Akcja realizowana przez strażaków na polecenie MSWiA trwa od wczoraj. Głównym zadaniem sprawdzenie miejsc figurujących na liście spełniających warunki jako schronienie dla ludności. W komendzie nie komentują sprawy, odsyłając po informacje do resortu, natomiast jego przedstawiciele odpowiadają wyłącznie mailowo lakonicznym komunikatem. W ramach działań prewencyjnych z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności Państwowa Straż Pożarna inwentaryzuje obiekty zgłoszone przez samorządy i inne organy administracji publicznej. Realizowane są także działania mające na celu wskazanie nowych obiektów. Do Legnicy dotarła także partia jodku potasu, który ma zastosowanie w przypadku katastrof nuklearnych, zawsze gdy dochodzi do uwolnienia radioaktywnych izotopów jodu. Ten jodek potasu będzie dystrybuowany wśród ludności przez punkty, które utworzyliśmy w mieście. Tych punktów jest 50. Zapasy jodku potasu prawdopodobnie czekają w garażu na terenie Urzędu Miasta, prawdopodobnie, bo mimo próśb urzędnicy nie pozwolili nam zajrzeć do tamtejszego składu, tłumacząc odmowę przyczynami technicznymi. Jak informuje szef Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, zgromadzony do dziś zapas zabezpiecza potrzeby całej Legnicy. Myśmy dostali tych tabletek ponad 120 tysięcy. Wystąpiliśmy, co prawda, do wojewody o jeszcze dodatkowy przydział, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, ile osób zgłosi się spoza Legnicy. Ostatni raz jodek potasu miał w Polsce masowe zastosowanie w 1986 roku, gdy ludności podawano płyn Lugola po tym, jak w Czarnobylu doszło do katastrofy nuklearnej.